Siemaneczko, siemaneczko, witajcie w dzisiejszym odcinku. Trafiliśmy do Kuza Cave. Kuza Cave jest to taka jaskinia, w której znajduje się woda i można w niej popływać. Podobno bardzo ładne widoki. Idziemy sprawdzić. Jesteśmy właśnie na parkingu. Znajdujemy się w Jambiani. Bardzo, bardzo pili-pili. Bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko pili-pili wszystkich hoteli i idziemy sprawdzić. Idziemy sprawdzić Kuza Cave. Zobaczymy, czy na pewno tak fajnie, jak to opisywali. Tak jak wspominałem, właśnie jesteśmy na parkingu, idziemy w stronę recepcji. Trzeba zapłacić. O, tutaj jest taka tabliczka. Można coś zerknąć. I jaskinia wygląda tak o. Jaskinia wygląda tak o. Można wejść sobie na stronę www.kuzacave.com i co? Mamy numer telefonu. Płaci się 20 tysięcy szylingów od osoby lub 10 dolarów. 10 dolarów od osoby, dziecko 5 dolarów, czyli 10 tysięcy szylingów. Pies. Culture Center, Kuza Cave. Swahili Cooking Classes. Można coś zjeść, można się napić. Trzeba teraz poczekać chwilę. Trzeba poczekać chwilę, bo przed nami przyjechała jakaś duża grupa. Duża grupa osób, gdzie po prostu no, weszli do tej jaskini i, no, i nie da się tak, żeby wszyscy weszli, bo jest ograniczone miejsce. No i musimy po prostu chwilę poczekać, około 15 minut na jakby następną turę. Dziewczynki i chłopaki grają na perkusji, a my tu sprawdzamy cenówki, co tu można jeszcze sobie zakupić. Można sobie kupić spodnie, szaliki, czapki, o, kapelusiki fajne. I tam idzie się do jaskini. Tam idzie się do jaskini, ale chyba na razie nie można, bo jeszcze nie zapłaciłem, nie nasza kolej. Nie będę się tutaj wbijał za bardzo i nagrywał. Sprawdźcie sobie, co się działo ileś lat temu, jak wyglądała Ziemia. Bardzo blisko siebie kontynenty. Później to siedziało. No i coraz bliżej. No to dawaj. Zaraz zobaczymy, jak tutaj pan będzie grał na gitarze i na tym. I na bębenie. Oho, właśnie. Będziesz grać z panem? Pan mówi, żebyś grał z nim. Będziesz grał? Tak? Nie? Tak. Tam masz wysoko, bo tu masz nisko. Patrz, jak pan zaczyna ładnie grać. No graj. O, we can ready go. Idziemy popływać w jaskini. Tam, gdzie będą duchy. Będą tam duchy i syreny? Ej, to jest może ten! Co to było w Australii? Jak się nazywało to w Australii? Źródło! Właśnie! Magiczne? O, księżycowe źródło, właśnie! To będzie to! To będzie to księżycowe źródło! Tam też się szło przez taką dżunglę? No, o, ja cię! Księżycowe źródło! Wow, jaki burz! Ej, co, ty już tu? Nie, to tam gdzieś się na dół schodzi. Fiu. Ale napięcie.
A, okay. Big group, okay. 14 people. 14 osób wychodzi z jaskini. Droga jest wąska, także musimy przepuścić. Pierwszy? Nie, idź. Pierwszy się nie da. Musiałbym ich wszystkich ominąć. Nie ma sensu. Wolę kręcić twoją dupę niż pana. No na dół. To do jaskini. Jak tu niziutko. Uwaga, żeby nie było Kaziu łamaga. Co? Ja ostatni? Ostatni gaszą światło. No idź. Jaka jaskinia. A ile my tu mamy czasu jakby? Poczekaj. Niech sobie pan tam przejdzie, a my sobie pójdziemy za chwilkę. Ale śmieszne, takie buszy, taka jaskinia. No. Dobra, tam zanim zejdą, to ja jeszcze tutaj zerknę od tej strony, bo tu też jest ciekawie. Ale śmieszna jaskinia. Ale się to śmiesznie tu ciągnie. Wow. Kurde, strach tu iść, żeby się to nie zawaliło. Gdzieś tam nie wpaść. Wow. Dobra, wracamy. Co tam, jak tam? Chodź na dół. Wszystkie dziewczyny drzewo ma jakieś. Co jest z drzewem? No jakieś takie zielone. A! No. Śmieszne. Wow. Ale fajne jeziorko. Wow. Ej, czekajcie, może zrobimy sobie fotkę, co? Co tam? Trzeba pomalutku. No, idźcie pomału. Tutaj. Ciekawe, czy ciepła ta woda. Wszyscy fotki. A ja chcę iść popływać. Duszno? Ale w wodzie się chodzi. Kurde, Emka, tam byś musiała nam zdjęcie zrobić mi i mamie, co? Nie dawaj tu telefonu. Może i nie wyleci. Nie, lepiej nie sprawdzić. Wow. Emka gotowa? Ja gotowa. Ty może Emka w tych sandałach sobie wejdź, co? Co? W sandałach może. No. Ja jestem mokra. No to trudno. I mam tu dobrze? Tak mi na to nie będzie patrzył. Kurde, fajne tu jest światło, można by było zrobić ten. Fajne będzie zdjęcie. Mi się musisz ją trzymać. A którędy wchodzisz? Tędy? Tak. Ale nie puszczaj jej. Kurde, ale poczekaj, bo się boję. Bardzo ślisko.
Dobra, Emi, chodź. Ślisko, ślisko, no. Chodź tutaj na dół. Ja się będę trzymał. No, zrób to. Idziemy tutaj. Na dół. Did you taste the water? No. No? It's a rain water. Rain filter from the rocks. Yeah, no salt. No salt. No salt. And clean? Clean. It's all from the rain and it comes inside the rock. Different from the seawater. Seawater very salty. Co? Patrz, jaki cały dom. No, dom śmieszny. Była jaskinia, jaskinia i po jaskini, ale chciałem wam teraz pokazać panele słoneczne. Ktoś sobie zamontował jeden panel i pewnie na prąd ma, żeby mu świeciła żarówka. Czy nie wiem na co. Takie śmieszne małe chatki tutaj są z takimi dachami do ziemi. W Tajlandii chyba były takie chatki, co? Czy gdzie? Mi się coś kojarzą. No, że takie właśnie do ziemi daszki. Tam u góry też macie panele. Aha, w górach zakopałem. Widzieliście? Tak palnięte po prostu, no bo jak na takim dachu zamontować w ogóle, że i tak to zamontowali, to jest cud. No i takie dziwne rzeczy, śmieszne. I tu też są te chatki. A tu jest zresztą. Na wprost.